Witajcie, kochani Kościele. Chciałem was przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa, podziękować, że znowu jest ten czas, kiedy możemy razem wspólnie zastanowić się nad Bożym Słowem. I wierzę, że Słowo jest żywe i ostrzejsze niż miecz obosieczny, bo tak mówi Biblia i ono będzie mówiło do każdego z nas, tak samo jak mówi do mnie. I nie wiem, czy zwróciliście dzisiaj uwagę, ale bardzo dzisiaj dużo mówiliśmy o Bożym tronie. W pieśniach na początku, kiedy śpiewaliśmy, podejdźmy do tronu, zbliżmy się do tronu, potem pastor bez uzgodnienia, bałem się, że już powiem moje kazanie, mówił o tronie, który opis znajdujemy w objawieniu Jana. I ten Boży tron w naszym życiu, on przewija się w zasadzie cały czas, on musi się przewijać. Ja zauważyłem po sobie, że my tak często jesteśmy skoncentrowani na sobie, że to Duch Święty we mnie, że ja mam potrzeby i tak dalej. I że staje się w pewnym momencie podmiotem, dookoła którego powinno się wszystko kręcić. Ale to jest fałszywy obraz. Kręcić, zbliżać może tylko się do Boga. My nie możemy być w centrum. W centrum jest Bóg, a Bóg zasiada na tronie. I jakkolwiek byśmy ten tron definiowali, to jest prawda, która przewija się od Starego Testamentu przez Nowy Testament aż do, widzimy kulminację w objawieniu Jana. I chciałem dzisiaj mówić o tym, jak też zbliżać się do tego tronu, jak to rozumiem, i o człowieku, który miał gorące serce, aby to robić. Ale do tego dojdziemy troszeczkę później. Oczy Boga przeszukują ziemię, szukają czcicieli, szukają sprawiedliwych, szukają osób, dla których Boża obecność, Boży tron jest ważny. I ja, kochani, ufam, że każdy z nas z osobna, tego nie idzie zrobić grupowo, może zaliczać się do tego grona, do ludzi, dla których Boża obecność jest ważna. I jest to na piedestale. I czytamy w liście do Hebrajczyków taką rzeczywistość duchową, to jest 12 rozdział 22-24, gdzie autor listu do Hebrajczyków pokazuje nam tą duchową rzeczywistość, do której zostaliśmy wszczepieni. Wszczepieni dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, co On uczynił na krzyżu i dzięki temu, że wszelka zasłona została zerwana. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa oraz krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. I to jest tak mocne duchowo słowo, które wbija mi się gdzieś bardzo głęboko wewnątrz, bo pokazuje, otwiera rzeczy, które w ciele są obce. Tak? Jeżeli staniemy i zaczniemy myśleć, co ja, biedny, szary chrześcijanin, tam robię, to musimy od razu te myśli wszystkie zgromić, dlatego że dzięki Jezusowi myśmy się tam właśnie znaleźli. Tam jest napisane, przystąpiliście. Nie, że kiedyś przystąpimy, nie, że kiedyś się tam znajdziemy, że dopiero jak w niebie będziemy. Przystąpiliście. To jest fakt, który został zdefiniowany dzięki Jezusowi. I ta pieśń, którą żeśmy śpiewali, że przystąpcie do tronu, która była przed ofiarą, ona tak samo jak Boże Słowo zachęca nas, abym ja zrobił coś, żeby się zbliżyć do tego miejsca. Bo oczywiście każdy z nas, kto jest zbawiony w Jezusie Chrystusie, ma Ducha Świętego w sobie, to może powiedzieć, ja już mam wszystko. Ale kochani, dobrze wiemy, ci, którzy chodzą z Bogiem dłużej niż tydzień, parę lat, że to jest miejsce, w którym się wszystko zaczyna tak naprawdę. Kiedy musimy poskramiać naszą cielesność, nasze ciało, aby podporządkowywać się prawom duchowym, aby podporządkować się Słowu, abyśmy mogli być bliżej Boga, a On jest święty. Więc to zmienia naszą perspektywę.
To zmusza nas, albo zmusza mnie, bo to słowo bardzo mnie dotyka osobiście i tym, dlatego tym się dzielę, że nasze życie w duchu powinno być progresywne. Co to znaczy? Że powinno być ustawicznie zbliżające się do Boga. Że to nie jest życie, które osiada na laurach, że to nie jest życie, które osiada na krześle, na jakimkolwiek tronie, ale to jest życie, które ma jeden kierunek i powinno zdążać tam prędkością stałą i coraz mocniejszą. I takim zachęcaniem właśnie do szukania Bożej obecności dla nas jest postać, która jest opisywana w Biblii, która została zdefiniowana przez Boga jako człowiek o Bożym sercu, mężem według Bożego serca. Już wszyscy wiedzą, że jest mowa o królu Dawidzie. Dlatego, dlaczego o nim akurat? Dlatego, że zauważcie, że to jest postać, która chyba oprócz Pana Jezusa jest najbardziej, najdokładniej opisana w Biblii, z ludzi. Tak mi się wydaje, nie wiem, jeżeli ktoś uważa inaczej, to możemy podyskutować, ale postać króla Dawida, czy w ogóle Dawida, bo on dopiero został królem w pewnym momencie, jest opisana najbardziej dokładnie, może jeszcze oprócz Mojżesza, za wyjątkiem oczywiście Pana Jezusa. Więc ta postać, która tam została wymalowana przed naszymi oczyma, jest i powinna być też dla nas inspiracją. I dlaczego tak mówię? Dlatego, że dla Dawida Boża obecność to było coś, co stało się najważniejsze. Widzimy, znamy całą jego historię, tam sprowadzenia arki i tak dalej. I wszystkie jego dokonania zmierzały do tego, aby Boża obecność, obecność wtedy w Starym Testamencie poprzez Arkę Przymierza znajdowała się w Jerozolimie. Całe psalmy, które on napisał, oczywiście nie wszystkie, ale bibliści mówią, że około setki przynajmniej, cała jego historia jest nakierowana na oddawanie Bogu chwały. I to nie było normalne i to nie było standardowe, aby w ten sposób królowie Izraela, jakkolwiek też powoływani z Bożego nadania, szukali Bożej obecności. Zarówno Saul przed, jak i wielu królów po nie dbało o Bożą obecność. Tak? Takie słowa są zapisane w Biblii, że w czasach Saula nie dbaliśmy o Bożą obecność. Więc to, co zrobił Dawid, jest dla nas znakiem, nauką, zachęceniem, wyzwaniem, ale też takim przetarciem drogi. I w Dzieje Apostolskie 13:22 mówią nam właśnie te słowa. A gdy go odrzucił, czyli Bóg odrzucił Saula, a gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił świadectwo. Znalazłem syna Jesaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę. I znowu te słowa znalazłem. Bóg szuka. Bóg szukał i Bóg szuka. Bóg szuka czcicieli według swojego serca. Bóg znalazł Dawida, Bóg szuka dzisiaj, jego obecność przemierza ziemię, przepatruje serca, patrzy na nasze serca, co w nich jest, jaka substancja się znajduje. I człowiek według Bożego serca to nasza inspiracja, ale samo sformułowanie mówi mi, że to jest ta różnica między Saulem a Dawidem, że człowiek według Bożego serca. Saul, też powołany przez Boga, w pewnym momencie sprzeniewierzył się jego słowu. Poszedł własną drogą, postawił siebie na piedestale. W życiu Dawida nigdy czegoś takiego żeśmy nie zobaczyli. I te same słowa, które były zapisane w Dziejach Apostolskich, są zapisane w pierwszej księdze Samuela 13:13-14. Czas Samuel powiedział do Saula: postąpiłeś głupio. Gdybyś postąpił zgodnie z danym ci przykazaniem Pana, twojego Boga, czyli gdybyś postąpił ze słowem, czyli według słowa, Pan utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Teraz jednak twoje królestwo nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swojego serca i ustanowił go księciem nad swoim ludem, ponieważ nie dotrzymałeś tego, co Pan ci przykazał. Więc Saul nie był skazany od początku na porażkę. Bóg miał jak najlepsze zamiary w stosunku do jego osoby. Przyszedł moment, kiedy to Saul odwrócił się od jego obecności, kiedy to Saul odwrócił się od jego słowa,
kiedy jego słowo nie miało dla Saula znaczenia, być może nawet je nie rozumiał. Zrobił po swojemu. I człowiek według Bożego serca, według mojego zrozumienia, to ktoś, dla kogo zarówno słowo, jak i Boża obecność, jak i jego majestat ma najwyższą wagę i staje się priorytetem w swoim życiu. A więc widzimy różnicę w postępowaniu tych dwóch króli. Różnicę w stosunku do słowa, do świętości, do majestatu i praktykowania tego, co czytali, jak o Słowo Boże wiedzieli. Tak? Czy dla nas jest to dzisiaj istotne? Czy dla nas to ma sens i czy serce Boga w takim razie się zmieniło przez Stary, Nowy Testament? Czy może Bóg był innym Bogiem w Starym Testamencie, a innym jest w Nowym? Nie. Bóg jest ten sam. Oczywiście my żyjemy w Nowym Przymierzu, ale pragnienia Boże, warunki Boże, ale Jego oczekiwania, one są stale takie same. Dlatego, że On jest święty, On się nie zmienia. On posłał Jezusa, abyśmy mogli do Niego przyjść, przykrył nasze grzechy. Ale to, czego On oczekuje, to ludzi według Bożego serca. Ludzi, na którym zależy, ludzi, dla których Jego obecność jest ważna, Jego słowo jest ważne, Jego majestat. Czy ogień na moim i Twoim ołtarzu dzisiaj, kiedy Bóg popatrzy na nasze serca, będzie miał dla Boga wartość? Czy on będzie płonął? Czy on będzie miłą wonnością? To są pytania, na które nikt z nas nie odpowie, ale możemy sobie odpowiedzieć my sami. Czy to, co robimy, czy to, nie jak wyglądamy, nie jak się zachowujemy, ale to, co jest w naszym sercu, czy to dzisiaj położone przed Bożym obliczem będzie miało na Niego znaczenie? Powie tak, synu, tak, córko, to, co widzę, to, co zostało znalezione w Twoim sercu, ma dla mnie znaczenie. To jest ta cześć, na którą mi zależy. Ta cześć, która sprawia mi przyjemność. Synowie Arona, wiadomo, że kiedy Aron był kapłanem, to wszyscy jego potomkowie już byli kapłanami. Ale dwóch synów Arona, Nadab i Abihu, przynieśli niewłaściwy ogień przed Boże oblicze. Jak to się stało? Jak to się mogło wydarzyć? Ale to było nie ten ogień, nie ten czas, nie te węgle i nie ta szata. Możecie to przeczytać, to jest Księga Kapłańska, 9, 10 rozdział w domu. Nie będziemy teraz tego tutaj rozstrząsać. Ale jest możliwe, że stając przed Bożym obliczem, to będzie nie ten ogień, nie ta szata i nie te węgle z naszego życia położone przed Jego. Na zewnątrz to było poprawność religijna. Z zewnątrz, jeżeli ktoś patrzył na tych synów Arona, kiedy oni przychodzili z tym na ołtarz i składali ten ogień, wszystko wyglądało według Bożego standardu. Ubrani, mieli ogień, ale Bóg nie położył na tym swojej dłoni. Była subtelna różnica w sercu. I dzisiaj tak samo możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy ta subtelna różnica będzie miała znaczenie. Kiedy przychodzimy, kiedy modlimy się, kiedy uwielbiamy, ta subtelna różnica w moim i w Twoim sercu może być dla Boga ważna. To ona może mieć znaczenie. Czy wobec tego możemy powiedzieć, że Bóg sobie wymyśla, że On staje, buduje normy, których my nie jesteśmy w stanie spełnić? Nie. Bóg jest święty, tak jak powiedziałem wcześniej. I ta świętość jest ponadczasowa. Ona trwa w Starym Przymierzu, ona trwa w całym Nowym Przymierzu i ona będzie trwała w niebie, kiedy przymierze się już skończy, bo już się tam znajdziemy. Ten opis, który pastor czytał, pokazywał nam, że my dalej będziemy stali przed Bożym tronem. Już nie będzie potrzebne nawet nowe przymierze, bo my już będziemy się znajdować w niebie. Ale dalej będziemy stali przed Bożym tronem. Więc pozycja Boga, świętość Boga jest niezmienna. I o tym wiedział dobrze Dawid. I dlatego to, co znaleziono w jego sercu, to, co zobaczył Bóg, nazwał go człowiekiem według Bożego serca. I ludzie, szczególnie w Starym Testamencie, różne dostawali określenia przez Boga. Mojżesz został nazywany przyjacielem Boga, Gedeon został nazwany wojownikiem Boga, ale to unikalne imię już się nie powtórzyło.
Ale może się powtórzyć dzisiaj, może się powtórzyć w Nowym Testamencie, bo Słowo mówi, że najmniejszy w Nowym Przymierzu będzie większy niż każdy w Starym. Więc to jest ta potężna łaska, ten upgrade, który podnosi nas wysoko przez krew Jezusa Chrystusa. Więc co takiego było w sercu Dawida, że Bóg zwrócił na niego uwagę? Jednym słowem charakteryzując to była pasja. Jaka pasja? To była pasja do posłuszeństwa Bożemu Słowu. To była pierwsza sprawa. Pasja do posłuszeństwa Bożemu Słowu. My dzisiaj w niczym nie różnimy się od króla Dawida. On miał słowo, które słyszał. My dzisiaj mamy słowo, które jest pisane. Pytanie, co z nim robimy. A więc pasja do posłuszeństwa Bożemu Słowa. Drugi punkt to jest pasja do badania Bożego serca. Dawid był największym badaczem Bożego serca. On się modlił o to, żeby to Boże serce zostało otwarte przed nim, żeby on zrozumiał, żeby on widział, żeby on umiał się odpowiednio ustawić w odpowiedniej pozycji przed nim. On chciał wiedzieć, co jest w Bożym sercu, żeby móc go zaspokoić. I trzeci to jest pasja do tożsamości z Bogiem. Dawid patrzył na siebie tak, jak patrzył na niego Bóg. A skąd to znał? Dlatego, że badał Boże serce. I to doprowadziło do tego, że miał obraz swój, tak jak patrzy na niego Bóg. I on sam na siebie tak patrzył. I to było unikalne, kochani. To jest coś, co powinniśmy też uchwycić dla naszego życia, żebyśmy mogli patrzeć na siebie tak, jak patrzy na siebie Bóg, na nas Bóg. A nie tak, jak sami siebie widzimy w lustrze. Kiedy stajemy w lustrze w jakimkolwiek miejscu i widzimy wszystkie swoje braki, wszystkie swoje niedoskonałości, wszystkie swoje niedopracowania. Ale Bóg, kiedy patrzy na ciebie i na mnie, widzi przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Kiedy osiągniemy taki stopień patrzenia na siebie, to tak samo będziemy mogli patrzeć na innych. I znowu, nie będziemy ich widzieć w sposób cielesny, ale będziemy widzieć przez to, co w nich jest, przez to, że zamieszkuje w nich Chrystus. Więc pasja, która była w sercu Dawida, jest dla mnie i myślę, że dla nas potężną inspiracją. Samuel, prorok, zanim został wysłany do domu Isajego, żeby namaścić jego młodego syna, bibliści mówią, że to było około 17 roku życia, to określił Dawida już 5 lat wcześniej właśnie jako człowieka według Bożego serca. I kiedy mówił właśnie słowa, które czytaliśmy w księdze Samuela, że kiedy zwracał się do Saula i mówił, że Bóg znalazł człowieka według Bożego serca, nie wymienił słowa Dawid, ale to było dobrych parę lat, zanim znalazł się w domu Isajego. Więc z tego możemy rozumieć, że Dawid był wtedy, mógł mieć, nie wiem, 12 lat, 13, 14, był bardzo małym chłopcem. A ta pasja, ta substancja Bożego serca została w nim zidentyfikowana. I to jest ciekawe, że to nie było coś, co wypływało z dojrzałości, że kiedy Dawid poznawał Boga tak i chodził z nim i Bóg się mu objawiał, no to wykształciło w nim. To po prostu znalazło się jako wartość dodana. Jako młody chłopak został określony, jeszcze biegał za pewnie po pastwiskach i o jakimkolwiek namaszczeniu jeszcze dobrych parę lat nie było mowy, to Samuel powiedział, Bóg znalazł człowieka. Nie wymienił imiona, nie wymienił nazwiska, ale rozumiemy, że chodzi o Dawida. I ta myśl, która temu towarzyszy, że ta substancja była od samego początku w nim. Ja wierzę, że Duch Święty ma zawartość tej substancji w każdym z nas. Że w każdym z nas jest ten zaczyn tej substancji. Ale do nas należy rozwijanie, pielęgnowanie, aby to mogło się rozprzestrzeniać. Więc to nie było doświadczenie dojrzałości. To nie była wdzięczność na Boże błogosławieństwo, że w związku z tym, że Boże wybrałeś mnie na króla, to ja teraz będę człowiekiem według Bożego serca? To nie ta kolejność. To nie było sprzężenie, że czuł się tak zaopiekowany, bo się nie czuł, bo był pasterzem zwykłym. To wszystko przyszło
do jego życia, dlatego że ta substancja Bożego serca była w nim znaleziona. Dawid był stęskniony Boga w każdym etapie swojego życia. I to jest też ważna myśl. Psalm 34 mówi o tym, i to, ten psalm tu zresztą wiele razy był czytany, 34:2, te słowa. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach, w każdym czasie. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. I te słowa, będę błogosławił Pana w każdym czasie, w każdych okolicznościach, w zależności od tłumaczenia. To jest wyznanie Dawida, które mówi, że będę błogosławił Pana wtedy, kiedy jest słońce i kiedy jest zachmurzone. Kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Kiedy siedzę na tronie, ale też kiedy jestem ścigany przez żołnierzy Saula. Że będę błogosławił Pana wtedy, kiedy się wznoszę i wtedy, kiedy jestem w dole. Kiedy idę w chwale i w majestacie, czy idę ciemną dolitą. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. To należy do tej substancji. Myśl druga. Jako król i władca państwa uznawał Dawid, że jest coś ważniejszego od całego jego królestwa. I tą myślą już zacząłem się dzielić na ostatniej modlitwie, więc kto był w czwartek poprzedni, to być może już coś z tego usłyszał. Ale Dawid miał swoje priorytety. I pomimo tego, że zasiadł na tronie, i pomimo tego, że to zasiadanie na tronie było poprzedzone wieloletnią tułaczką, tak można powiedzieć, że wiele lat minęło i wiele zagrożeń jego życia minęło, zanim on się znalazł w tym miejscu. Więc kiedy już usiadł na tym tronie i został królem Izraela, to mógł powiedzieć, słuchajcie, no to teraz należy się mi wytchnienie. To teraz należy mi się odpoczynek. To teraz będę zajmował się troszkę sprawami państwa, będę je prowadził tak, jak Bóg chce. Dawid nigdy nie uciekał od Boga. Miał takie prawo, żeby w sposób cielesny tak powiedzieć. Ale psalm 132, 4, 5 wiersz mówią nam zupełnie coś innego. On jako król wypowiedział takie słowa. Użyczę snu swoim oczom i nie dam się zdrzemnąć powiekom, póki nie znajdę miejsca dla Pana, przybytku mocarza Jakuba. Nie użyczę snu swoim oczom, nie dam się zdrzemnąć. Pisał to jako król, jako ten, który mógł spokojnie zajmować się innymi rzeczami, ale miał świadomość, że skoro nie ma Bożej obecności tam, gdzie powinna być, że ona nie jest zaopiekowana, nie jest w miejscu, gdzie powinno się znajdować, to Dawid też się nie znajduje w tym samym miejscu. Że pomimo, że był zaopatrzony i uznany jako król, to wiedział, że dopóki Boża obecność nie będzie z nim, to on tak naprawdę nie ma nic. To nie ma nic, co by było trwałego. Więc ta pasja do poszukiwania i zabezpieczenia Bożej obecności w jego życiu może być dla nas inspiracją. To też jest część tej substancji, która powinna być znaleziona w naszym sercu. I tak przyszła mi taka myśl, że kiedy my się nawracamy i zaczynamy żyć z Bogiem i zaczynamy żyć w Kościele, to też musimy nauczyć się, że jest coś ważniejszego niż nasze osobiste życie. To jest, co to jest? To jest Boża obecność dla naszego życia. I kiedy zaczynamy uczestniczyć w Kościele, w społeczności, to musimy się podporządkować, że jest coś ważniejsze niż my osobiście jako jednostka. Nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiecie. Kiedy musimy się poddać, że coś jest ważniejsze, że ten Kościół, jakikolwiek Kościół, ale Kościół, do którego ja należę, jego zaopatrzenie, jego obecność, jego dobro, jego majestat jest ważniejsze niż to co dotyczy mojego osobistego życia. Że to powinno być poddane. I znowu można by tutaj dalej podciągnąć, że kiedy teraz niedawno mieliśmy festiwal i spotkaliśmy się w dwie społeczności i znowu stanęliśmy trochę w takim punkcie, że musieliśmy uznać, że to, co chcemy zrobić w mieście, przedstawić Bożą obecność, przedstawić Boże Królestwo w amfiteatrze, na rynku, jest ważniejsze niż interes pojedynczego kościoła. Zgadzacie się z tym? Amen? Kto ma zanieść Boga
i pokazać go temu miastu. Jeżeli nie chrześcijanie, jeżeli my będziemy podzieleni, jeżeli będziemy poszatkowani na grupy i podgrupy i jeszcze mniejsze grupy, to każdy w tym mieście powie tak, ale zróbcie pierwsze z sobą porządek. A pokażcie, dlaczego wy ze sobą nie możecie przebywać. A pokażcie, dlaczego nie ma relacji między wami jako ludźmi wierzącymi w tym mieście. Dopiero jak staniesz na takim miejscu, to masz autorytet do tego, aby przynieść tą Bożą obecność i zamanifestować ją w każdym miejscu tego miasta i jakiegokolwiek innego. Że zawsze ta Boża obecność to jest coś ważniejszego niż mój interes, niż pojedynczy interes, niż nawet jak najlepszy interes kościoła pojedynczego. Więc Dawid rozumiał, że wszystko, co do tej pory miał, powinno zostać podporządkowane temu, co jeszcze było przed nim, czyli znalezienie i budowania miejsca tej obecności. I myśl trzecia, skąd Dawid w takim razie brał motywację i siłę do takiego działania? Bo zgadzacie się ze mną i myślę, że to jest pragnienie każdego serca, że ja też bym tak chciał. Ja też bym chciał mieć te priorytety i poszukiwania Bożej obecności dobrze poustawiane, tak jak Dawid. I chciałem was w tym właśnie psalmie 132, który żeśmy przed chwilą czytali, żebyśmy jeszcze przeszli troszeczkę dalej. Werset 6a. Psalm 132, tutaj przez chwileczkę się zatrzymajmy, zatrzymamy się w tych wersetach. I werset 6a mówi tak. Oto usłyszeliśmy o arce w Efrata. Efrata to jest region Betlejemu, miejsce, gdzie kojarzone jest z domem chleba, a nasz chleb codzienny znajduje się w Biblii. Więc oto usłyszeliśmy o Bożym Słowie. To jest początek każdej drogi, która ma zostać ukierunkowana w Bożym kierunku. Oto usłyszeliśmy o arce Efrata, o miejscu, skąd pochodzi chleb, skąd pochodzi Boże Słowo. To Słowo musi nas zmotywować. Ono musi być dla nas zawsze fundamentem. Jeżeli nie ustanowimy w swoim życiu fundamentu Bożego Słowa, to prędzej czy później same chęci nam nie wystarczą. I Dawid o tym wiedział, pisze tutaj właśnie w tym miejscu, że to Boże Słowo, które do niego dociera, musi być absolutnym fundamentem, skąd bierze się jakakolwiek motywacja dla jego dalszego działania. Dlatego, że jeżeli ta motywacja będzie się brała z czegokolwiek innego, to ona może się minąć z istotą tego, co Bóg chce od ciebie osiągnąć. A więc usłyszeliśmy o arce w Efrata. Kiedy to słowo będzie w naszych sercach, to Duch Święty będzie miał materię, nad którą może pracować. Ja i ty, i każdy z nas potrzebuje, aby nasze ciała i nasze dusze zostały przemieniane, żeby były podporządkowane temu, co duchowo. Ale jak się to będzie odbywać? Jeżeli zbudujemy w sobie potencjał Bożego Słowa, to Duch Święty sprawi, że ono będzie miało wpływ na to, jak myślimy, ono będzie miało wpływ na to, jakie mamy pragnienia, ono będzie miało wpływ na to, co robimy i w którym kierunku idziemy. I dlatego to jest tak ważne, aby położyć fundament Bożego Słowa w sobie, aby sprawy Bożego Królestwa, Bożej obecności były właśnie na tym budowane. Czytajmy dalej, 6b, 32, 6b. Znaleźliśmy ją na polach jar. I kiedy masz Boże Słowo, to może w tobie powstać i powinno powstać coś, co będzie cię popychało w kierunku Bożej obecności. Znaleźliśmy ją na polach jar. Szukamy i zaczynamy pragnąć. Czego? Realizacji tego słowa, które mamy w sobie. Bo jeżeli wiesz, że to, co jest w tobie, jest Bożym obrazem twojego życia, a ono w rzeczywistości jeszcze tak nie wygląda, to widocznie jest przestrzeń do wykonania pracy w nas, aby realność Bożego Królestwa była naszą Bożą realnością. Więc znaleźliśmy ją, wykonaliśmy,
zaczynamy szukać i zaczynamy pragnąć. Zaczynamy pragnąć tego, co Boże Słowo przekazuje dla naszego życia. To działanie, które w nas będzie się rozpędzać ze względu na to Słowo, które zostało zdeponowane. Czytamy, że kto szuka, to znajdzie. Kto zaczyna szukać, to nie zostanie zostawiony samemu sobie. Kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. Nasza motywacja nie może pochodzić z próżni. Ona musi pochodzić z Bożego Słowa, dlatego że Boże Słowo jest natchnione i ono jest duchową rzeczywistością, która pokazuje nam to, co Bóg myśli o nas i jaką przestrzeń dla nas zostawia. A więc znaleźliśmy ją. Zaczynamy szukać i zaczynamy pragnąć. Werset dalszy, 7, 7a. Wejdźmy do Jego przybytków. Wejdźmy do Jego przybytków. Kiedy masz pragnienie, to zaczynasz wchodzić w sferę doświadczenia. Wejdź i skosztuj i bądź uczestnikiem. On nie jest daleki od tych, co Go szukają szczerze. Bądź uczestnikiem, bądźmy uczestnikiem tego, co Bóg w nas zdeponował. Bliski jest Pan, to jest Psalm 145, jeśli tam jest zapisany, możemy wyświetlić. Psalm 145, 18 werset mówi tak. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Jeżeli zaczynasz Boga szukać, to Bóg da możliwość Ci spotkania z sobą. Amen? Amen. Kiedy Mojżesz miał pragnienie Bożej obecności, to choć było to w poprzek, słuchajcie, w poprzek Bożemu wcześniejszemu słowu, bo powiedział, że nie można mnie zobaczyć i pozostać w żywy. Ale Mojżesz miał pragnienie zobaczyć Boga. Powiedział, pokaż mi się. I Bóg to stworzył tak, że on mógł zobaczyć. Wsadził go w szczelinę skalną i przeszedł. Pragnienie Mojżesza Bóg uhonorował, że stworzył sytuację, którą trudno było sobie wyobrazić. Ja wierzę, że jeżeli w nas powstają pragnienia, choćby nie wiem jak bardzo górnolotne, albo jak bardzo, nie wiem, brakuje mi określenia, jak bardzo za duże, o, to Bóg na to będzie chciał zstępować. A więc wejdźmy do Jego przybytków, doświadczmy Go, dlatego że Bóg jest Bogiem doświadczenia, On nie jest Bogiem samego Słowa. Słowo jest po to, żeby cię wprowadzić w rzeczywistość biblijną, żeby cię wprowadzić w rzeczywistość duchową. Słowo jest po to, żeby wprowadzić cię w Bożą obecność. Kiedy pozostaniesz na Słowie, na samym Słowie, bez poziomu doświadczenia, to możesz się szybko, szybko zapomnieć. Nie masz doświadczenia. Jeżeli masz doświadczenie, to to doświadczenie nie pozwoli ci zapomnieć, bo ty już to doświadczyłeś. To już nie jest sfera teorii, to już nie jest coś, co czytałem i nie wiadomo, czy tak jest, jeden pastor mówi tak, a drugi mówi inaczej. Ale kiedy wejdziesz w sferę doświadczenia, to już nikt ci nie powie, że ma być inaczej, czy ma być tak. Nie wybije cię z tego kierunku. Dlatego skosztuj, bo Bóg chce, aby być blisko z tobą. On chce, abyśmy się Nim nasycili, abyśmy Jego skosztowali, abyśmy podeszli bliżej, abyśmy byli nasączeni Jego obecnością i powiedzieli, nie, ja już to doświadczyłem, ja już wiem, mnie już nic z tego kierunku nie wybije. Ja wiem, że Bóg jest, że On przychodzi, że On chce się ze mną spotkać, że On ma dla mnie dobre rzeczy, dlatego że ja tego doświadczam, że ja doświadczam Jego obecności na co dzień. Ja kiedy wołam, kiedy modlę się, kiedy podnoszę ręce, kiedy uwielbiam Go i przychodzi Boża obecność, to nikt mi nie powie, że jej nie ma, bo ja to doświadczam. To jest moje doświadczenie. Kiedy masz swoje osobiste doświadczenie, to nie musisz mieć dużo teologii. Teologia nadyma, ale doświadczenie prowadzi cię przed Boży tron. Więc to nas doprowadza do celu. To nas doprowadza do dalszej części wersetu 7, czyli jesteśmy w psalmie dalej 132, w 7. I celem tego wszystkiego jest Boża obecność. I jest napisane tak, według przekładu, który my mamy, pisze, pokłońmy się u Jego podnóżka, ale do mnie bardziej przemawia Biblia Gdańska w tym wersecie i pisze, padnijmy na twarz.
Kiedy masz słowo, kiedy wzbudza się w tobie motywacja, kiedy zaczynasz szukać i kiedy wchodzisz w jego realność, to przychodzi moment, Biblia Gdańska pisze, padnijmy przed nim na twarz. Nasz przykład tutaj podany, pokłońmy się u jego podnóżka. Kiedy znajdujemy się bezpośrednio przed jego obecnością, przed jego tronem, to wtedy cała otoczka naszego życia, tak czasami ciężka, tak zajmująca nas, tak frustrująca, to całe to nasze jestestwo odchodzi po prostu na bok. To wtedy wiesz, że kiedy jesteś przed Bożą obecnością, kiedy jesteś sam na sam z Bogiem, kiedy jesteś przed Jego tronem, to ta pozycja, pokłońmy się u Jego podnóżka, czy padnijmy na twarz, to jest jedyna właściwa pozycja człowieka wierzącego przed Bożym majestatem. I kiedy czasami jestem w domu sam, kiedy się modlę, kiedy uwielbiam Boga, to najbardziej lubię to robić właśnie w tej pozycji. Bo wiem, że inaczej nie mogę. To droga, którą ty i ja musimy przejść, aby mieć położony fundament, aby mieć wytworzoną chęć, aby wykonać ruch w jego kierunku i aby znaleźć się przed jego obliczem. To właśnie ta droga, którą musimy przejść, aby znaleźć się przed jego majestatem. Więc kiedy czytamy, wracamy teraz do listu do Hebrajczyków, kiedy czytamy te słowa, które czytaliśmy na początku od 12 rozdziału, ja przytoczę je jeszcze raz, to one dla mnie nabierają w tym momencie zupełnie nowego brzmienia, zupełnie nowego ładunku duchowego. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, do niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, zebrania i zgromadzenia pierworodnych, zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa oraz krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. I z tego poziomu to doświadczenie opisane tutaj przez autora listu do Hebrajczyków dla człowieka wierzącego staje się wyzwaniem, które jest zupełnie realne, które staje się możliwością doświadczalną, doświadczeniem dla mojego i twojego życia. To nie jest pewna teoria, to nie jest pewna definicja religijna, którą dobrze sobie przeczytać od czasu do czasu, to jest miejsce twojego i mojego przebywania przed Bożym tronem. Dzięki krwi, którą przelał Jezus Chrystus. I teraz nasz mózg w tym momencie krzyczy, jak to, co to, to niemożliwe. Ale słowo, które jest w tobie, wywiera taką przestrzeń, że to, co mówi nasze ciało, musi się temu ugiąć. Kiedy to przesiąknie przez nasze wnętrze, wtedy ta pozycja padnijmy na twarz, pokłońmy się przed jego podnóżkiem, ma zupełny inny wymiar. Czy to powoduje dziś drżenie w naszym sercu? Jego majestat, jego chwała, jego tron. Czy to nas dziś duchowo podnieca? Jaka substancja byłaby we mnie dzisiaj znaleziona, zadaję sobie pytanie, kiedy Bóg by przyszedł dzisiaj tutaj ze swoim takim naocznym rentgenem? Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlatego, że u człowieka wierzącego, mam takie zdanie, jest zagrożenie, że można się zatrzymać na którymś z tych etapów. Że owszem, słowo jest fajne, możemy sobie przeczytać, ale słowo słowem, a życie życiem. Może się tak zdarzyć. Jest to realne zagrożenie. Przeczytałem, owszem, intelektualnie się z tym zgadzam i wiem. I jest dobrze. Może inna myśl. Niespecjalnie mam pragnienie szukać tego, co Bóg ma dla mnie. To, co mam, to mi wystarcza. Moi dziadkowie, moi rodzice, moi krewni żyją tak i mają się dobrze. Są zaopatrzeni. I to mi wystarcza. To jest zagrożenie. Jestem przecież w świątyni. Jestem w bramach, tak jak psalm setny mówi, jestem w bramach, w dziedzińcach. No i po co iść dalej? Mogę sobie siąść,
w jakimś tam miejscu bezpiecznym. Mogę przyjść lub mogę nie przyjść, to jest moja decyzja. Zresztą byłem w zeszłym tygodniu, to w tym tygodniu już nie muszę przychodzić na modlitwę czy na nabożeństwo. Każdy z tych poglądów może nas postawić w niebezpiecznym miejscu, dlatego że to, co człowiek sieje, będzie zbierał. To, co człowiek sieje, będzie wzrastało. Może nie będzie żniwa od razu. Może nie będzie wzrostu takiego, wiecie, spektakularnego, że dzisiaj posieliśmy, a jutro to zło już widzimy. Ale na pewno to, co jest zasiane, zarówno dobre, jak i złe, będzie wzrastało. Może myślisz, że miejsce najświętsze to jest miejsce do pastora, do liderów, do jakichś innych, którym się tam bardzo na przykład śpieszy. Miejsce najświętsze Jezus wywalczył dla każdego z nas. Jeżeli myślimy inaczej, to znaczy, że krew nadaremno wykonuje Jego pracę. Jeśli tak myślimy, jeżeli tak któreś z tych zagrożeń możemy zdefiniować w swoim życiu, to jest ryzyko, że miną nas Boże rzeczy. Że miną nas rzeczy, które Bóg dla ciebie i dla mnie przygotował. Jest ryzyko, że ta droga, którą Bóg dla ciebie przeznaczył, te zadania, które są do wykonania w Bożym Królestwie, te zadania, które są do wykonania w Kościele, nikt inny nie będzie mógł zrobić. I tylko duchowa czujność, tylko poleganie na Słowie, tylko poleganie na społeczności z Duchem Świętym postawi nas w miejscu, gdzie mamy być. I tak czytając historię narodzin Jezusa, tam one są w zasadzie w każdej z Ewangelii opisane, jest wątek, który mówi o mędrcach. Tak? Znamy to bardzo dokładnie, mędrcy świata jakkolwiek przyszli, złożyli hołd. Ale kiedy czytam, to jest zapisane, ja wam to tylko zakreślę tak pobieżnie, w Ewangelii Mateusza to jest napisane, to tu jest napisane tak, oni się dowiadywali, mędrcy się dowiadywali, gdzie się to ma wydarzyć. Troszeczkę dalej jest napisane, że przybyliśmy złożyć hołd, więc jeżeli się dowiedzieli i usłyszeli słowo, to poszli go wykonać. Troszeczkę dalej jest napisane, że weszli do tego domku. Nie przybyli tylko do Betlejemu, żeby go tam okrążyć dookoła dwa razy z trąbami i czymkolwiek. Weszli w społeczność z małym Jezusem. I kiedy znaleźli się w stajence, upadli na twarz. Więc to nie jest obraz starotestamentowy, to co czytam. To jest obraz nowotestamentowy dla każdego z nas. To samo możemy przeczytać o Symeonie. Ta sama historia, kiedy Jezus rodził się. Kiedy Jezus został przyniesiony do świątyni, Symeon był to człowiek sprawiedliwy, oczekiwał. Oczekiwał na podstawie czego? Oczekiwał na podstawie słowa, które do niego doszło. Oczekiwał, więc wyczekiwał. Przyszedł do świątyni, wykonał to, co w nim wykiełkowało. Wziął dziecko na rękę, wszedł w tą reakcję i w końcu oddał cześć Bogu. To jest postawa, która dla mnie i dla ciebie jest zachęceniem, dlatego że król Dawid jako największy czciciel z ludzi, którzy są opisani w Testamencie, jest napisane, że był według Bożego serca. Ja wierzę, że to nie była jedyna osoba, która mogła być według Bożego serca. Że Bóg dzisiaj przechadza się pomiędzy nami i szuka ludzi według Bożego serca. Szuka ludzi z pasją, szuka ludzi, którzy wierzą Jego Słowu, którzy nie poprzestaną na samym Słowie, ale chcą, aby to Słowo dla nich stało się doświadczalne. Aby przybrało wymiar doświadczenia w Jego, w naszym życiu, w życiu Twoim i mnie. I to nie jest domena wieku. I to nie jest domena tego, że chodzisz z Bogiem tyle lat, albo krótko, albo długo, albo masz w ogóle dużo lat, albo nie. To nie ma z tym nic wspólnego. Ta substancja Bożej pasji była znaleziona w młodziutkim Dawidzie, ale też była znaleziona w starym Kalebie. Pamiętacie historię Kaleba? Tam jest napisane, że inny duch był w Kalebie. Kaleb miał prawie 80 lat, kiedy zaczynał podboje. Więc substancja była w małym Dawidzie, paronastoletnim chłopaku, który dorastał na łąkach, i w starym Kalebie.
w jednym i drugim. Ale Bóg ją znalazł, Bóg ją zidentyfikował. I modlę się o to, aby On zidentyfikował ją we mnie, aby ją zidentyfikował w każdym z nas. I niech będzie znaleziona, bo Pan przegląda całą ziemię i szuka sobie czcicieli według Bożego serca. Amen. Tym chciałem się podzielić i pozwólcie teraz, że powstaniemy i chciałbym się pomodlić jeszcze o to słowo. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj dajesz nam kolejną możliwość, aby się zagłębić w Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za to słowo, które dałeś na serce, ale ja Ci też dziękuję, że to słowo zostało uwolnione, a teraz może wykonywać pracę w każdym z nas. Dziękuję Ci, Panie, że ono będzie dotykało mojego serca, że ono będzie dotykało serca każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, że kiedy my stąd wyjdziemy, to Twoje słowo pójdzie z nami. I ja się modlę o to, aby ono miało dobre miejsce w naszych duszach, w naszym duchu i w naszym ciele, aby ono się mogło zagłębić, zagnieździć i aby ono mogło wydać stukrotny plon. Ojcze, ja Ci dziękuję, że on może być wydany dzięki Tobie, dlatego że to Ty jesteś tym, który zraszasz glebę naszego serca. Modlę się, Panie, aby grupa czcicieli, aby kościół czcicieli mógł, Panie, rozrastać się, aby mógł wzrastać, aby, Panie, kiedy Ty przyjdziesz, kościół został znaleziony jako kościół Bożego serca, aby to był kościół, który będzie bez zmazy i skazy, jak mówi Twoje słowo, ale pełen ognia, pełen pasji, Panie, do Twojego słowa, do Twojego przekazu, do Twojego ducha, do Twojego majestatu i do Twojej obecności. Abyśmy, Panie, nauczyli się szanować Twoją obecność, abyśmy się nauczyli dążyć za nią, abyśmy poszukiwać ją dla swojego osobistego życia, aby ona mogła być dla naszego serca tym, czym nawóz może być, Panie, dla ziemi, aby ona zraszała, wzmacniała i stała się istotną substancją naszego życia. Niech Tobie będzie chwała, Panie, za ten czas w imieniu Jezusa. Amen.